Jeśli by Beethoven powiedział: słuchajcie, mamy tu trzy akordy, ja dołożę harmonię, będzie to ciekawsze. Ja to akceptuję i bez słowa. Płacze dziewczynka, balon uciekł. Ludzie mówią nie płacz, a balonikiem. Płacze kobieta, bo ją bije mąż. Ludzie mówią nie płacz, a balonikiem. Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, pewnie znacie, jeśli nie, no to była to Kujawa. Błękitny balonik. Bardzo śliczna ballada rosyjskiego, prawda? Trubadura takiego. No to chyba Rosjanin, czy Gruzin, może, nie wiem. Ale więc to, co zagrałem tutaj, to jest dokładnie to, co gra Bułato Kujawa. On gra w C-moll, bez kapo. On jak potem robi F-moll normalne, tak jak słyszę jego gitarę. Więc sobie powiedzmy dwa, trzy słowa, jak on to gra. Trzy akordy gra. C-moll do F-moll. F-moll 7 też czasami. G-dur, G7. Do F-moll, G7. Prawda? Więc to wszystko. Tekst jest bardzo życiowy taki, prawda? Następną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest, wiecie, wersja kolejna tego nagrania. Więc słuchajcie, może się to w A-moll grać. Jak sobie, wiecie, idziemy na polskie opracowania tego, no to automatycznie się robi z tego disco polo. Tak, ja nie dbam, jeżeli się narażam komuś, no to trudno, zaraz mnie zmieszacie z błotem, że więc w wersji disco-polowej, typowo słowiańskiej i polskiej po naszemu, to już jest wtedy. Druga część jest ok. Gdzie jest największy disco polo dla mnie w tym momencie? Majteczki w kropeczki w tym momencie są. Tak, tak. Słuchajcie, ja mówię, ja nie dbam. I don't care what you think about it. About me in that moment. But słuchajcie, o Kujawa to napisał tak. That's it. Nie ma disco polo. Tak, jestem sfrustrowany tą sprawą, bo chciałem to zagrać, tak wiecie, i więc zacząłem oczywiście od Roots, od Kujawy, a potem wyłoniły mi się takie disco polowe historie. Słuchajcie, jak chcecie disco polo, więc jeszcze raz powiedzmy sobie o tych akordach, to też ja zrobiłem to w C-moll, żeby była ta sama tonacja, więc jak jesteście bez kapo, A-moll do D-moll, G7, E7. G7, C, E7. Rolnik wraca, a błękitny już. Płacze dziewczynka, balon uciekł jej. Prawda? Disco polo. Słuchajcie, kolejnym etapem disco polo jest zmiana tonacji w tym numerze. Podkreślam, Kujawa nie robi tam zmiany tonacji, więc kolejna wersja disco polowa tej bądź co bądź bardzo urokliwej ballady jest.
potem jest na ham. Ti da da ta da, tam da 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 da. Din din diri ti di, din din diri di. Już mamy. Ograne mamy disco polo. Słuchajcie, moja propozycja, jak to grać. Możecie z kapo, bo mnie jest ciężko, mam 12 stron. Więc żeby to jednak grać, jak grał autor. Prawda? W ten sposób. I słuchajcie, jeszcze jedną uwagę mam. Jeśli by Beethoven powiedział, słuchajcie, mamy tu 3 akordy, ja dołożę harmonię, będzie to ciekawsze. Ja to akceptuję i bez słowa, bo to Beethoven dodał te akordy. Tragedia jest jednak w tym miejscu, że te akordy dodają zupełnie nieodpowiednie osoby. I w tym momencie skończę to nasze spotkanie. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zebach. Take care. Bye bye.